Witam Was, moje kochane. Dzisiaj część kursu, który ukazał się na DVD. Możecie zobaczyć, jak do tych laleczek przygotowany jest bukiet ślubny. Malutkie różyczki robimy w tej chwili. Płaszczymy zimną porcelanę albo pastę cukrową w palcach. Pierw skręcamy pierwszy płatek razem, a teraz po kolei zakładamy płatki. Postępujemy tak do momentu, kiedy uzyskamy około 1 cm średnicy, przepraszam Was bardzo. I doklejamy nasze płateczki. Troszeczkę dłubaniny przy tym jest, ale myślę, że to Wam będzie sprawiać przyjemność. Teraz troszeczkę już odginamy na zewnątrz, robimy takie więcej otwarte różyczki. Tutaj trochę przyspieszymy, żeby nie zrobiło nam się za nudno. I tak jak mówiłam, do wielkości 1 cm zakładamy płatki. Między palcami troszkę rolujemy, żeby nam się dół różyczki uszczuplił. Teraz naciągamy ostatnie płatki. Robimy taki dziobek, wtedy nasza różyczka będzie wyglądała bardziej naturalnie. I odginamy na zewnątrz. Taka różyczka już mamy gotowe, już mamy ją gotową. Musimy oczywiście odczekać, żeby nam ta różyczka wyschnęła. Od niej możemy jej od razu użyć. O, tutaj, tak jak mówiłam, 1 cm. Zimna porcelana nam się odkształci. Jeżeli poleżą te różyczki gdzieś około godziny, dwóch, można już dalej przerabiać. Teraz maleńki listek. W tych bukietach oczywiście można wykorzystać całkiem malutkie listki z plastikowych kwiatków. Nieraz kupuję taką girlandę, zieloną girlandę i odcinam po prostu te małe listki i przyklejam je w bukiet. Ale tu możecie zobaczyć, rozrolować końcóweczkę, zrobić płaską i wykrzywić w dziobek. Takich listków też nam będzie troszeczkę potrzeba. Nic na siłę. Przygotowujemy sobie te listeczki pomalutku. Możemy nawet więcej, zawsze można je wykorzystać. Teraz potrzebujemy kawałek wykałaczki i przystępujemy do robienia rączki naszego bukietu. Rozwałkowywujemy i wykałaczkę zakręcamy do środka. Musimy uważać, żeby to nie było też za grube, bo oczywiście nasze lalki też nie są wielkie. To, co nam wystaje, docinamy. I tu mamy rączkę naszego bukietu. Jedną stronę będziemy wklejać za chwilę do całej konstrukcji naszego miniaturowego bukieciku. Znowu bierzemy troszeczkę zimnej porcelany, formujemy w kulkę, tak właściwie wszystkie rzeczy
które zaczynamy. Około kulka musi być około 1,5 cm. Wszystkie rzeczy, które zaczynamy robić z zimnej porcelany, formą wyjściową jest kulka. Teraz ją spłaszczamy, więc do 2 cm około, i na bokach będziemy wykonywać takie wzorki, żeby jak najbardziej to nam przypominało potem bukiet. Narzędzia, które do tego używamy, są zwykłe narzędzia do modelowania. Każdy tam coś w domu ma i robi swoimi ulubionymi narzędziami, które używa do wszystkich innych rzeczy. O, tak wykonany. Tak jest wykonana podstawa do tego bukietu. Teraz doklejamy do niej rączkę. I do tej góry zaraz jeszcze dołożymy troszeczkę zimnej porcelany, żeby nam powstała taka kopułka. To troszeczkę zostawiliśmy do wyschnięcia i teraz zakładamy kopułkę. Wtedy nam ta podeschnięta zimna porcelana już nie będzie zmieniała kształtu i znowu możemy ją bez problemu obrabiać. Wszystkie części, które już są podeschnięte, doklejamy do zimnej porcelany klejem wikolowym albo takim zwykłym białym klejem, co tam kto w domu ma. Jako wypełniacze nie musimy tam dużo z zimnej porcelany się bawić, po prostu części z przepraszam, części z sztucznych kwiatków super się wykorzystuje. Nawet można kupić gdzieniegdzie takie ciekawe pręciki do wykonywania kwiatów i te pręciki też możemy oczywiście wykorzystać do wypełniania. Musimy oczywiście sobie to dociąć na takie malutkie kawałeczki i na klej znowu doklejamy do bukietu. Teraz wykorzystujemy nasze listki. Zimna porcelana, jeżeli jest wyschnięta, fajnie się odcina i tak sobie układamy nasz bukiecik. Patrzymy, gdzie mamy dziury, więc możemy wtedy wypełnić tymi pręcikami albo tymi częściami ze sztucznych kwiatków. I tak robimy, aż będziemy zadowoleni z naszego efektu. Tak jak Wam powiedziałam, reszta wykonania całej pary młodej oczywiście na DVD, link pod spodem, pod filmem. W chwili obecnej jeszcze jest promocja, można sobie kupić taniej, wpłata jest na polskie konto, wysyłka też będzie z Polski, będę wysyłała wszystkie DVD do Polski i tam będą dalej rozsyłane. Myślę, że Wam się filmik podobał. Po resztę, tak jak mówię, zapraszam do kursu.
teraz jeszcze wykonamy wstążkę do rączki. I nasz bukiecik będzie gotowy. Z takimi miniaturkami ciężko się pracuje, więc nieraz coś nam zleci, ale dla wytrwałych efekt jest potem super. Dziękuję Wam za oglądanie filmu i zapraszam na cały kurs. Dziękuję, cześć!